Tylko z tej strony Maxima to jest poradnik z One Hour One Life, jak zrobić ciasto. Ciasto robi się banalnie. Potrzebujemy tylko kilku składników, których się już nie robi banalnie. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy zboża. Potrzebujemy Adobe Owen, czyli piekarnika, potrzebujemy talerza, potrzebujemy dwóch misek, jedną z wodą, drugą bez i okrągłego kamienia. Okrągłego kamienia gdzieś tutaj znajdę, ale na razie muszę ściąć pszenicę. Tą pszenicę muszę potraktować kijem. Niestety nie takim, nie działa. Kijem, który jest jeszcze nieprzerobiony. Chwilka. Dobra, mam nieprzerobionego kija. Traktujemy naszą pszenicę kijem. Używamy miski na tym, co zrobiliśmy. I teraz potrzebuję okrągłego kamienia. Zaraz go przyniosę. I mam oczywiście okrągłego kamienia. Nim rozbijamy pszenicę, zalewamy to wodą. I to wszystko kładziemy na talerz, który mi niestety gościu zabrał. I możemy przygotować takie trzy talerze. Z ciastem. Właśnie to robię. Kładę i mamy. I co robimy dalej? Potrzebujemy coś na to ciasto położyć. Możemy położyć królika, marchewkę lub jagody. Albo połączenie tych wszystkich. Jak to się robi? Już to przygotuję i wam pokażę. Dobra, mamy wszystko. Na razie zrobimy dla testów jedno ciasto, ponieważ jeżeli chcecie zrobić więcej, no to proszę bardzo, ja chcę po prostu zrobić poradnik. No więc, bierzemy marchewkę i dajemy do naszej miski. Bierzemy oskurowanego królika i dajemy też do miski. Teraz potrzebujemy ostry kamień. Mając ostry kamień, używamy tego ostrego kamienia na tej mieszance. Może tu być jeszcze... mogą tu być jeszcze właśnie malinki, ale niestety muszą być pełne. Wtedy się używa na tych malinkach naszej miski i wtedy miska jest przepełniona malinkami. Wtedy możemy to tak samo zrobić, wsadzić na marchewkę i królika, zmienić to i tą mieszankę dajemy na ciasto i mamy nieprzygotowane surowe ciasto. I co z nim robimy? Już wam pokazuję. No i bierzemy się za pieczenie. Żeby coś upiec, jakieś ciasto, potrzebujemy patyczków. Kładziemy je do piekarnika i zapalamy. Oczywiście bierzemy nasz kij do ogniska, zapalamy kij, idziemy do piecyka, podpalamy piecyk i nie próbujcie ciasta wkładać teraz. Musicie poczekać, aż on zgaśnie. Wtedy dopiero będziecie mogli je upiec. Zamieńmy już tutaj wszystko, żeby było blisko. OK. I klikając, wychodzi wam ciasto. I tak oto cały proces robienia ciasta wygląda. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli chcecie więcej takich poradników, to napiszcie. Bardzo mi miło, że mogłem pomóc. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć.